Bo widziałem na TikToku, że zapowiedziałeś melę na pana Murańskiego Jacka. No i ta mela została wykonana. Widzę, cieszę się, że widziałeś, bo niestety nikt nie nagrywał, wiesz, ale ja nie robiłem tego pod publikę, tylko robiłem to po prostu, bo tak miałem zrobić. Jak go tylko zobaczę, to pierwsze co robi to mele. Szkoda, że nikt tego nie nagrał, bo pewnie miałoby milion wyświetleń, ale trudno, to była honorowa sprawa, a nie sprawa publiczna. No my to widzieliśmy, też taką, znaczy ja na przykład widziałem taką złość w twoich oczach, taką... No jak mnie złapie, daj spokój, ktoś ci wjeżdża na rodzinę, to co masz, do niego się uśmiechać? Już się skończyło też panowanie, bo wiesz, byłem bardzo grzeczny i bardzo długo do niego mówiłem, panie Jacku, ze względu na to, że moi rodzice mnie bardzo nie wychowali człowieku i wiesz, teraz już nie ma, to już jest zwykły kurwa stary cap człowieku i tyle, placek kurwa obsrański jeszcze. A nie dziwi cię tak jakby reakcja, wiesz, że do ciebie nie podszedł, nie oddał ci, tylko po prostu no tak, no bo z mojej perspektywy tak wyglądało, że na niego naplułeś i se poszedłeś, jeszcze coś tam rzuciłeś, jakieś słowa i poszedłeś sobie. Czy nie dziwi cię jego reakcja? Przecież ja nie wiem, on powinien być na to przygotowany. Co on myślał, że ja tak sobie mówię przed kurwa ilość tysiącami ludzi na live, że go opluje i go nie opluje? Ja nie wiem, no chyba obsrał się, no w końcu wiesz. To jest placek obsrański. Okej, dzięki. To tylko tyle chcieliśmy, bo jako jedyni to widzieliśmy, więc nikt cię o to nie zapyta. Jak Koniowski cię zapyta, to powiedz, że u mnie już była odpowiedź. I dzięki śliczne, miłego tego. Dzięki.